Pierwsza część streszczenia naszego spotkania. No, muszę się chyba przenieść gdzieś o tu na przykład, żeby mnie przeszkadzał. Zajmowaliśmy się badaniem najpierw procesu topnienia lodu, a potem badaliśmy jeszcze proces parowania. I próbowaliśmy zobaczyć, co będzie, jeżeli spróbujemy wyłączyć powierzchnię z tego procesu parowania, spróbujemy wyłączyć powierzchnię H2O, bo pracowaliśmy na H2O. No więc wszystko zaczyna się oczywiście od analizy stanów skupienia. Zobaczmy, jakbym to zmniejszył, może by się więcej zmieściło, a jeszcze ciągle byłoby widoczne. Dobrze. Od analizy stanów skupienia gazowego, ciekłego i stałego. Te stany skupienia, jak już doskonale wiecie, bardzo różnią się budową. Nie chcę mi się tego powtarzać po raz kolejny, no ale mam nadzieję, że to jest dla Was jasne i te różnice są tutaj bardzo dobrze widoczne. No i mamy całą tabelkę. Ach, może znowu powiększę jednak. Mamy całą możliwe zestawienie tych stanów skupienia i przejść pomiędzy nimi. Czerwone kreski, czerwone strzałki oznaczają podgrzewanie, niebieskie chłodzenie. No i mamy sytuację taką, że ze stanu stałego na skutek topnienia możemy przejść do stanu ciekłego, na skutek parowania następnie do stanu gazowego, a w odwrotną stronę przechodzimy przez skraplanie do krzepnięcia. No i oczywiście są też procesy bezpośrednie ze stanu stałego do stanu gazowego. Sublimacja to jest związane z dostarczaniem energii lub resublimacja, czyli z podgrzewaniem, lub resublimacja w drugą stronę ze stanu gazowego bezpośrednio do stanu stałego. No i myśmy, to jest na temat notatki z doświadczenia, no ale to chyba wszyscy już wiecie, i badaliśmy zjawisko topnienia lodu za pomocą kalorymetru. Kalorymetr to jest takie urządzenie, rodzaj termosu, albo można powiedzieć, że termos jest kalorymetrem, choć nie służy do mierzenia. Kalorymetr, jak sama nazwa wskazuje, służy. To jest takie urządzenie. W naszym przypadku wyglądało to w ten sposób. W środku naczynie, które jest izolowane od zewnątrz, u nas było to izolowane po prostu, bo wkładało się aluminiowe naczynie do takiego styropianowego kubka, a tutaj na górze jeszcze była plastikowa pokrywka. No i to wszystko było w plastikowej obudowie, po to, żeby zmniejszyć wymianę ciepła z otoczeniem przez dno i ścianki boczne, a myśmy trzymali ten kalorymetr otwarty. Używaliśmy termometru, takiego jak tutaj zaraz widać na dole, i mieszaliśmy tym termometrem. Niepotrzebne było mieszadełko. No i tak to wyglądało. Była zimna woda z lodówki, ona tam miała kilka stopni. Po dodaniu lodu, który pracowicie starałem się rozkruszyć, nie bardzo mi się to udało. Obserwowaliśmy, że woda, temperatura wody spada. No i gdybyśmy mieli tutaj drugi kalorymetr, ja o nim zapomniałem. Rzeczywiście trzeba było umieścić tutaj drugi kalorymetr samą tą zimną wodą. No to okazałoby się, że ta temperatura tej zimnej wody powoli rośnie, bo choć izolowany jest ten aluminiowy kubek z wodą, jego ścianki i dno, no to oczywiście tutaj jest cieplejsze powietrze. Temperatura w sali wynosiła 20 kilka stopni, i dzięki temu ta woda się powoli podgrzewa. No ale dopóki jest lód, to utrzymuje stałą temperaturę, bo całe to ciepło, które absorbuje, jest zużywane na stopienie lodu. No i w ten sposób, a gdybyśmy patrzyli, co się dzieje w drugim kalorymetrze z samą wodą, no to ta temperatura by tam powolutku rosła w ciągu tam 20 paru minut z tych, no wzrosłaby w sposób widoczny.
No i w ten sposób zbadaliśmy, zaraz do tego wrócę, w ten sposób wrzenie wody było gdzie indziej, wcześniej lekcje, w ten sposób zbadaliśmy tą część krzywej, mówi się zmian stanów skupienia pomiędzy, czyli topnienie lodu w tym wypadku, albo w drugą stronę, gdybyśmy to chłodzili, ale nie mieliśmy możliwości technicznych chłodzić, krzepnięcia wody. Odbywa się to w stałej temperaturze i w stałej temperaturze równej 0 stopni. No, tą krzywą wrzenia badaliśmy na poprzedniej lekcji i też sprawdzaliśmy, że temperatura wrzącej wody nie chce rosnąć, pomimo że czajnik cały czas pracuje. No to urokliwe ciśnienie, pokaz tego, jak co się dzieje z temperaturą topnienia pod ciśnieniem na takiej przebitej gorącym gwoździem rano przed rozpoczęciem lekcji wziąłem palnik Bunsena do kuchni i tam to przybijałem mozolnie i gwóźdź i obcęgi, a w środku jest patyczek do taki do chińszczyzny drewniany, to wszystko jest umocowane na statywie. Wisi na tym odważnik, ciężki odważnik, 2-kilogramowy, wisi na cienkim miedzianym drucie. Ten miedziany drut jest bardzo cienki, w związku z tym ciśnienie wywierane przez ciężar tego, którego powodem jest ciężar tego odważnika, jest bardzo duże, bo pole powierzchni tego drutu, którym ona się styka z lodem, jest bardzo małe. No i widzieliśmy zabawną historię, lód się topił i drut zagłębiał się w ten lód, a nad tym lód, który nadal był w temperaturze 0 stopni miedziany drut, miedź jest dobrym przewodnikiem ciepła, więc odprowadzał ciepło, lód krzepł z powrotem. W ten sposób ten miedziany drut znalazł się wewnątrz tego lodu, takie czary, zupełnie jak w Hogwarcie. To pokazuje, że pod zwiększonym ciśnieniem lód topi się w niższej temperaturze. Dzieci i młodzież wykorzystują to jeżdżąc na nartach, jeżdżąc na sankach, jeżdżąc na łyżwach. Płoza łyżew jest bardzo cienka i pod naciskiem ciężaru ciała topi lód i po prostu łyżwa posuwa się po takiej cieniutkiej warstwie lodu, co powoduje, że zmniejszone jest tarcie, tak? Wszyscy znamy to z doświadczeń, jeśli jeździliśmy na łyżwach. Padło pytanie, dlaczego tak jest? No to ma coś wspólnego z faktem, że objętość lodu jest większa niż objętość tej samej masy wody. No, jak tak intuicyjnie pomyśleć, jak ściskamy coś, dajemy większe ciśnienie, no to tak jakbyśmy chcieli namówić H2O do tego, żeby przyjęła stan o mniejszej objętości, no bo ściskamy to. No, stan o mniejszej objętości to jest stan cieczy. W związku z tym lód topi się w niższej temperaturze. Jeszcze chciałem o jednym ważnej rzeczy powiedzieć, mianowicie tutaj padały takie komentarze, jak to jest, bo tutaj przecież niecały ten chubek jest schowany, on trochę wystaje i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo ważne, żeby zrozumieć. No, w fizyce nie ma idealnej możliwości, żeby odizolować ten kubek całkowicie od otoczenia i zostawić tylko powierzchnię. No, można by było pewnie i tak próbować zrobić, ale usunięcie jakby każdego tego elementu, który nie jest chroniony styropianem i nie jest powierzchnią cieczy bezpośrednio, tak, nie prowadzi do eksponowania powierzchni cieczy wyłącznie, no podroszyłoby cały ten projekt. To kosztowała ta zabawka nam w Chinach 20 parę złotych, więc zdajemy sobie sprawę, że wpływ tego kołnierza, który tu jest stosunkowo niewielki, na zmianę temperatury wody w tym kubku jest też stosunkowo niewielki. Innymi słowy, fizyka tutaj
szczególnie fizyka doświadczalna, eksperymentalna, niskobudżetowa, taka szkolna, no jest właśnie sztuką robienia odpowiednich przybliżeń. No podobnym przybliżeniem jest użycie tego termometru igłowego, który służy tak naprawdę do badania temperatury pieczystego w piekarniku i w związku z tym tam dokładność 1 czy 2 stopnie nie gra roli. No i u nas niekiedy woda topniała w temperaturze minus 1 stopnia, lód topniał w temperaturze minus 1 stopnia, no bo taka była akurat w tym obszarze temperatur dokładność tego termometru. No można byłoby próbować zwiększać tą dokładność, ale im bardziej dokładne są te termometry, tym więcej kosztują, a chcieliśmy mieć po jednym termometrze dla każdego. Więc jakby niepotrzebnie może wszedłem w te ekonomiczno-społeczne rozważania. Chodzi o to, że w fizyce jest bardzo istotne, żeby widzieć hierarchię przyczyn i skutków. No i ten niewielki kołnierz tutaj nie ma wielkiego wpływu na to, co się dzieje w tym kalorymetrze, choć oczywiście pewien wpływ ma. Mówimy wtedy, że jest zaniedbywalny. Chociaż to samo doświadczenie w drogim, bardzo precyzyjnie wykonanym kalorymetrze być może przebiegałoby trochę inaczej, ale nadal woda, lód topiłby się w temperaturze, czy mieszanina wody z lodem miałaby temperaturę 0 stopni Celsjusza.